Oko straciłam 1 stycznia 43 roku. Była taka zabawa u Niemców. Oni się bawili w Sylwestra. Zastrzelili 65 ludzi. Z mojego domu to jedno zostałam, że jeszcze żyję. Strzelali na ulicy, na śniegu, o 6 rano. Wchodzili do mieszkań, to ja chciałam uciekać, wyskoczyłam przez okno i dostałam strzał w oko. Jak do mnie strzelali, to tak czułam, a może jeszcze żyję? Powiem pani, ja chciałam żyć. Nie wiem dlaczego, nie miałam ani rodziny, ani męża i chciałam żyć. Zabrali mnie do szpitala, to tak mówiłam. Dajcie mnie noża, bo już chciałam zrobić ze sobą koniec. Nic nie miałam. Nie miałam ani rodziny, ani męża. Myślałam, że będę żyła tylko ja jedna. Myślałam, że nie będzie na świecie ani jednego Żyda. Powiem pani, jak była z zębami. A ja nie miałam pieniędzy. To sama sobie wyrwałam złote zęby. Przez kilka dni ruszałam. Jak się dobrze ruszał, to łatwo dał się wyrwać. Przez 13 miesięcy tak robiłam w Skarżysku. Jak sobie ci przyszli, to Niemcy uciekli. Byłoby po nas. Czyśmy się ucieszyli, jak przyszli. Tak, cieszyliśmy się bardzo, aleśmy nie krzyczeli nic. Nie mieliśmy siły.